Witamy w grudniowym wydaniu Flash AWF. Z tej strony Katarzyna Skobiej i Konrad Ziemianin. W tym wydaniu Flasha opowiemy o niepamiętnym balu piórnika, krakowiadzie, turnieju bowlingowym. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Część z Was może nie pamiętać, z różnych względów, ale 7 listopada odbył się bal piórnika w klubie studenckim Kwadrat. Jest to impreza skierowana głównie dla pierwszoroczniaków. Zapraszamy na krótką relację naszego reportera. Magia kina. Niech obraz wyrazi więcej niż 1000 słów. Jesteście niesamowici. Brak słów. Dzięki śliczne. Ale było. Na naszym kanale na YouTubie możecie zobaczyć filmik z tego wydarzenia. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, zapraszamy. W połowie listopada na krakowskich uczelniach odbyła się krakowiada. Wszystkim zawodnikom, którzy awansowali do finałów ogólnopolskich, gratulujemy. Nasza uczelniana Rada Samorządu Studentów jak co roku zorganizowała turniej bowlingowy. Tym razem odbył się on z okazji Andrzejek. Jak widzimy, zabawa była przednia. Na przełomie listopada i grudnia odbyły się Igrzyska Studentów pierwszego roku. Pierwszoroczniacy z całej Polski przyjechali do nas do Krakowa, by wziąć udział w finałach w szeregach dyscyplin. Zdjęcia z tego wydarzenia zobaczycie u nas na fanpage'u. Listopad za nami. Jeszcze. Tyle się działo na uczelni w listopadzie. A co jeszcze przed nami? Tyle się działo. Jeszcze do 7 grudnia macie okazję zostać dawcami komórek macierzystych. Na AWF-ie od godziny 10 będą na Was czekać wolontariusze, u których będziecie się mogli zarejestrować. Pamiętajcie, pomaganie nie boli. Już 6 grudnia AWF Channel będzie obchodziło pierwsze urodziny jako organizacja studencka. Z tej okazji zapraszamy Was 5 grudnia do holu głównego od godziny 10 do 14. Będziemy tam czekać na Was z różnymi konkursami, słodyczami i może załapiecie się na tort. Chcieliśmy Wam także przypomnieć o konkursie Kartka z kalendarza, który jest organizowany przez AWF Channel przy współpracy z kołem PTTK nr 6 przy AWF-ie w Krakowie. Do dnia 6 grudnia możecie głosować na wydarzeniu, na zdjęcia, na które uważacie, że powinny się znaleźć w kalendarzu. Głosowanie polega na zostawieniu lajka pod zdjęciem. 7 grudnia zostaną ogłoszone wyniki. Zostaną. Dobrze. Już po raz trzeci na naszej uczelni Samorząd Studencki organizuje akcję Ciacho. Z tej okazji będziecie mieli szansę wykazać się swoimi umiejętnościami cukierniczymi. Po więcej informacji zapraszamy na fanpage Samorządu Studenckiego. 11 grudnia odbędzie się slajdowisko organizowane przez koło PTTK nr 6 przy AWF-ie w Krakowie. Naszym prelegentem będzie Michał Szczęśniak, który jako pierwszy wyda książkę na papierze konopnym. Opowie nam swoją historię o 3 latach w Ameryce Południowej. Serdecznie zapraszamy do Współdzielni Ogniwo. To by było na tyle w tym wydaniu Flasha. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy Wam życzyć zdrowia, szczęścia, miłości, pełnego brzuszka i wszystkiego co najlepsze. A z okazji Nowego Roku szampańskiej zabawy i żebyście wrócili do nas pełni energii. Ze studia AWF Channel mówiła dla Was Katarzyna Skobiej i Konrad Ziemianin. Koniec, prawda? Jingle bell, 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 będzie ciasto? Może powiem całe to takie. 6 grudnia będzie...